tvpodkarpacie.pl. 21 sierpnia 2016 roku piłkarze Kosmosu Nowotaniec podejmowali Garbarnię Kraków w meczu czwartej kolejki trzeciej ligi grupy czwartej. Zapraszamy do obejrzenia najciekawszych akcji spotkania oraz do wysłuchania pomeczowych opinii. Gwizdek sędziego pana Piotra Buraka rozpoczyna spotkanie czwartej kolejki trzeciej ligi grupy czwartej pomiędzy Kosmosem Nowotaniec a drużyną Garbarni Kraków. Thank you.
87 minuta spotkania 0 do 1 strzelcem bramki do drużyny gości, zawodnik oznaczony numerem 5, Łukasz Piet. Ostatnim w dniu dzisiejszym gwizdek sędziego głównego kończy zwycięskie dla drużyny Grabarni Kraków spotkanie. Drużynie z Krakowa gratulujemy zwycięstwa, gratulujemy 3 punktów. Dopisujemy kolejne 3 punkty do naszego dorobku. Aczkolwiek uważam, że był to bardzo ciężki mecz, bardzo ciężki przeciwnik. Myślę, że ten zespół na pewno urwie punkty nie jednej drużynie, jakby choćby pokazali to z Motorem Lublin, że tutaj wygrali. Także myślę, szacunek dla nas, dla całego zespołu, że te 3 punkty stąd wywozimy do Krakowa. Proszę powiedzieć, czy to był najtrudniejszy mecz Grabarni do tej pory w obecnym sezonie? Myślę, że tak. Nawet sam fakt, że remis utrzymywał się do bardzo późna i tą bramkę zdobyliśmy. Natomiast myślę, że w pierwszej połowie również mieliśmy sytuacje stuprocentowe, które powinniśmy wykorzystać. Tego nie zrobiliśmy. No i tak naprawdę do końca meczu ten wynik był niepewny dla nas. Oddaliśmy dużo serca i walki na boisku. Wydaje mi się, że zasłużyliśmy na ten punkt, a zabrakło niewiele, bo gdzieś tam przez 90 minut praktycznie walczyliśmy, koncentracja była. Jeden stały fragment, no nie chcę się wypowiadać, czy był tam faul, czy nie, no ale sędzia zagwizdał, no tego już nie zmienimy. Gubimy krycie i kurczę, dostajemy praktycznie bramkę już, no ustawia wynik, nie, bo mamy mało czasu. Naprawdę szkoda, bo ta twierdza Nowotaniec byłaby cały czas podtrzymana, a tak to no, pasa przerwana. Początek mieliśmy dobry, 3 mecze tam, no ale teraz no, przyszedł taki czas, że trzeba się pogodzić z tym, no, jakieś tam wnioski wyciągnąć i walczymy dalej, bo kto nie przyjedzie tutaj, czy gdzie nie pójdziemy, no to w każdym meczu trzeba 100-110% oddać na boisku, bo w tej lidze łatwych meczów nie będzie już. TV Podkarpacie.pl